Witajcie. Zajrzymy sobie do mojej hodowli po dłuższym czasie. Jak to wszystko wygląda. Tutaj jak widzicie, żarcia porządnie, obficie dostali. Tam coś schodzi. Także mają co jeść. Na pewno nie narzekają. Tu widzicie kubka fusów z kawy. Zobaczymy, co tam się kryje. Spodem, ile ich tam jest, a jak przewrócę, no to już w ogóle. Zobaczcie, jeszcze skorupka z jajek. Tu idziemy dalej, zobaczymy. Zobaczcie pod spodem, przewracamy to samo. Jeszcze tam dalej sięgniemy. Przewracamy to samo. Wszędzie jest to samo. Tam obrócimy. O, troszkę ciężej. Dalej chwycić. O. Dobra, zobaczcie. Zobaczcie, ile tych dżonic jest. Na żywo to jeszcze inaczej wygląda. Musicie sobie zobaczyć. Duże, ładne, tłuściutkie. Nie wiem, czy słyszycie to plumkanie takie. One się chowają. W zasadzie wszędzie jest słychać. Tam niektóre tak jakby wierzgają, a to oznaka jest, że po prostu odkąd się urodziły, to właśnie nie były tak przewracane i to naturalna ich taka obrona, tak? Myślę, że jakiś kret ich dopadł. Tak to wygląda. Miałem to wywalać, ale jeszcze na razie nie będę tego wywalał, tylko trochę, bo wybieram wam dżownicę, kto sobie tam zamówił. A na razie tak zostanie, bo czasu brakuje, a chcę właśnie uruchomić sobie te dwa mauzery. A żeby uruchomić te dwa mauzery, to muszę zrobić podłoże. Jak robię podłoże, to już pokazywałem wam na jednym z filmików. A teraz też zrobię właśnie z tej trawy, którą ukosiłem w tamtym roku. Ale to wam opowiem szerzej, jak będę właśnie już robił to podłoże krok po kroku. Dlaczego tak, a nie ze świeżej. Wszystko wam wytłumaczę. Tymi małymi pojemnikami dam sobie chyba spokój. Zostawię je sobie. Będę przechowywał po prostu gotowy biohumus. A dlatego dam sobie spokój, że jak mam mauzery, to nie mam czasu też tak się bawić, wiecie, w kilka tych mniejszych. Tutaj z mauzera sobie widłami mogę to normalnie wyjmować, wybierać dżownicę. Nie ma jakiegoś też problemu, nie jest aż tak ciężko, jakby się mogło zdawać. Szczególnie, że one tutaj przy powierzchni są, jest ich dużo, jak widzicie. To te trzy widły wyjmę, to już tam, kurczę, około kilograma będzie. A jak ruszę w tych mauzerach, to one też, jak widzicie, szybciej się rozmażają, bo to jest duża powierzchnia. One też takie, wiecie, bardziej bezpieczne się czują. Bo zawsze jak coś drgnie, coś się ruszy, to ona sobie idzie tam w głąb, ale nie ma bardzo takiego limitu, wiecie, że jak przyspieszy, to zaraz jakaś ściana napotka, czy coś, jakąś przeszkodę i już się stresuje, tak to idzie sobie w głąb, prawie tyle, ile chce i czuje się bezpieczna i jej tutaj dobrze. Także widzimy się w kolejnych filmikach, trochę tak się rozleniwiłem, wam powiem. Pogoda taka ładna, ciepło się zrobiło. Może też jakieś ciśnienie słabsze być, no, już nie to było. Ale już będziemy działać, będziemy zasiedlać nowe mauzery. Żeby było też więcej tych dżownic, więcej biohumusu. I ogólnie, żeby może na koniec roku wam pokazać takie 10-litrowe wiadro pełne dżownic. Jak myślicie, uda się czy się nie uda? No to jeszcze kwestia tego, wiadomo ile ja tam będę tego sprzedawał, bo jak będę sprzedawał to... Też może być problem, ale mimo wszystko one też szybko się rozmnażają. Dobra, nie przedłużam. Widzimy się w następnych filmikach. Cześć.